Witajcie, to Osi z Kości i Mamik. Dziś zaprezentujemy Wam grę Zielonej Sowy Zjedz Mnie, czyli bardzo prostą, bardzo ładnie ilustrowaną karciankę, w której będziemy próbowali się pozbyć wszystkich naszych gier. No tutaj gier, kart. Ikonografia. Tak, tu mamy ikonografię. Gra o łańcuchu pokarmowym. Będziemy musieli po kolei wystawiać karty. Będziemy zaczynać każdy nowy secik od wody. Następnie na to będziemy mogli położyć jakąś roślinę. A następnie już będziemy musieli sprawdzać dokładnie, kto zjada taką trawę. Czy zje łasica? Nie zje. Czy zje ją tutaj... No a pewnie teraz oczywiście... Dżownica. Dżownica pewnie teraz nie zjadę. Dobra, jesz zje. Nie, jesz zje grzybka. O. I będziemy się tak wykładać z kart. Zawsze na karcie, znaczy zawsze, na tych, które już mogą być zjedzone i zjadają, mamy pokazane, co dana karta zje, a także kto zje daną kartę, czy danego zwierzaka. Jak widzicie, są one bardzo ładnie ilustrowane. O, tu taki zwariowany kurczak i mega niedźwiedź, jak to Ziółko powiedział, niedźwiedź paszka, bo lubi podnosić ręce. Niedźwiedzia nie zje nikt. Chyba, że Bear Grizzly. Piotruś Tani. Bear nieustraszony. On zje wszystko. Dobra. Tak wygląda gra. Oprócz tego mam jeszcze... Mam jeszcze karty, które zmieniają nam jakoś zasady podstawowej rozgrywki. Świat na wspak, czyli na odwrót się zjadamy. Wariacje. Tak. Możemy grać bez wody. No po prostu mamy tu pełno różnych dodatkowych trybów, rzeczy, które nam zmieniają tą grę. No ale my zaczniemy standardowo, bo te najlepsze jak jest. Się wygrywa? Jak się wygrywa, jak się pozbędziemy wszystkich kart z ręki. Dobra. I tak, zaczynamy od tego, że zawsze musimy wręczyć graczowi po karcie wody. Następnie tasujemy całą resztę, rozdajemy sobie po 5 kart. Jest. To układamy na środek. I teraz, w swoim ruchu możemy wyłożyć się z jednej karty, dobrać jedną kartę, albo wymienić jedną kartę, czyli odłożyć kartę z ręki i wziąć sobie nową. Mamy tu nasze karty na ręce, no i oczywiście musimy za każdym razem, jeśli jest możliwość, dołożyć, inaczej właśnie będziemy sobie te karty dobierać albo wymieniać. Jeśli mamy wodę, możemy zacząć nowy łańcuch albo dokładać się do już istniejących. Młodszy zaczyna, jak się jedziesz. Jak się nie ma, to się dobiera, nie? Jak nie masz co położyć, no to niestety dobierasz. To komsi, jak to się fachowa. No dobrze, możesz też wymienić kartę z ręki. To ja wykładam się z kory. Twój ruch. Z kory, tak? To ja ze zboża? Może być ze zboża. Czekaj, w tą stronę, nie będzie łatwiej. Zboże, czy ja tu coś zjem zboże? Nie, ale ja wyłożę nowy. Kogut. Czy ja mam coś, co zje koguta? Nie, to wykładam się z kory. To ja sobie dam ci ludka. Dziwak. A dziwak kurę zje? Zje korę. A to dziwak. To jest dziwak. Ale dziwaka zje niedźwiedź. O, ciepiera. Aha. I ja sobie... jedna karta. Borsuk. No, dobierasz. A. Kombinuj, dobieraj. A, dobierę się. To ja sobie zagram wodę. To ja sobie zagram też wodę. A ja liście i koniec. No co za głupia gram. No tak. No tak. Jak widzicie, to wszystko. To będzie najkrótszy gameplay. Najkrótsze kości. Staramy się wyśrubować ten rekord. Kości play. Oczywiście więcej osób, dłużej gramy. Łańcuch jest tu troszkę w niektórych miejscach oszukany, ale to tłumaczy wszystko instrukcja. Mamy ładnie wszystko
napisane jest tego tak naprawdę niewiele. Później jeszcze sobie wprowadzamy karty akcji, które nam zmieniają rozgrywkę, modyfikują, żeby już nie była aż tak prosta. Także gierka bardzo szybka, taki typowy filerek, czy gra dla grania z młodszymi, choć nie tylko. Polecamy, jeśli będziecie mieli okazję, to zagrajcie. Jak już się skończą te wszystkie kwarantanny, to zapraszam na nasze wydarzenia, do naszych klubów, gdzie Tom i wiele innych gier będziecie mogli sobie zagrać. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia.